Kobiety rządzą dzisiaj u nas rano. Za chwilę Iwona Kutyna, Onet24, a teraz Iza Koprowiak. Przegląd sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć postanowiła zacząć za granicą, akurat informacje z Kuby nie mają nic wspólnego ze sportem. Na razie przynajmniej. Nie mają, ale ty mi na początek powiedz, dlaczego, skoro mamy o sporcie rozmawiać, to ty nie na piechotę tutaj przyszedłeś, na piechotę, po schodach, tylko windą przyjechałeś. Na piechotę. Od windy do studia już na piechotę. No. Okay. To jest mój dystans, korondy. No to poza sportem, nie samym sportem człowiek żyje, to co mnie dzisiaj najbardziej zainteresowało, no to Kuba. W zawieszeniu po śmierci Castro wróciły sporty. Tak? Czy to bohater narodowy, czy brutalny dyktator, to jest coś, co nas najbardziej chyba fascynuje w Polsce, czy najbardziej, ale czego nie możemy zrozumieć, prawda? No bo jak można być zakochanym w człowieku, który mówi socjalizm albo śmierć? Więc tutaj mamy to, ale są tekstów, też tacy ludzie w Stanach Zjednoczonych, ulice były pełne, podobnie nie przyrównując jak w niektórych innych częściach świata, tych, którzy wychodzą, żeby się cieszyć, że Castro umarł. Więc tak, Mała Hawana świętowała, tak, dokładnie. Jest to jakiś przełom. Więc właściwie w każdej gazecie dzisiaj o Fidelu możemy poczytać. Oprócz przeglądu sportowego. Tak jest. Oczywiście, bo tutaj tematy zupełnie inne. A to nie jest tak, że narodowa reprezentacja Kuby w czymś tam teraz będzie na przykład miała tydzień wolnego? Nie? Nie ma tak? No nie wydaje mi się. Chociaż chcesz żałoba, znaleźć przegląd sportowy? Tak, tak? Dobrze, proszę bardzo. Tutaj. Przygotowałam. No i Demolka. Ja słyszałam, że ty wszystkie mecze Legii oglądasz, więc pewnie wczoraj... Wszystkie mecze Legii, tak. Głównie na Żylecie. No jak wpuszczą? No to wczoraj pewnie we Wrocławiu ci nie było. Widziałeś ale słyszałem, telewizji. Że panowie zachowali się jak ostatnio jak Borussia z nimi mniej więcej, tak? Tak, dokładnie. Myślę, że tak mógł, że Śląsk mógł się poczuć jak Legia w pierwszym meczu z Borussią Dortmund. Tutaj mamy tytuł w przeglądzie sportowym Demolka. No i faktycznie to była Demolka. To było... Wszystko było pozamiatane w kilka minut. Ale Iza, to co się stało? Trener się zmienił, to wiemy. I coś jeszcze się zdarzyło takiego, że panowie nagle... Ja myślę, że to jest przede wszystkim kwestia trenera, tak, bo od kilku lat ciągle Legia była zafascynowana zagranicznymi szkoleniowcami i brakowało moim zdaniem tam normalności. Jacek Magiera to jest w ogóle fenomen, ponieważ to jest człowiek, który w Ekstraklasie jeszcze nie pracował. On dostał szansę, on jest bardzo długo był w Legii, widział, jak to wszystko funkcjonuje, znał tych wszystkich młodych piłkarzy. Ja pamiętam, jak kiedyś robiłam wywiad z Jackiem Magierą, on ma specjalny notatnik, w którym zapisuje wszystkie występki tych młodych zawodników. On o nich wie praktycznie wszystko. Kiedyś do niego zadzwoniłam, bo się przygotowywałam do materiału o Dominiku Furmanie. Mówię, Jacku, tutaj czy mógłbyś coś mi o nim powiedzieć? Mówi, wiesz co, Iza, to zadzwoń wieczorem, bo ja wyciągnę swój kajecik, ja ci wszystko powiem, co on tam w młodości wyprawiał. I to też widać na boisku. Teraz ci chłopcy doskonale wiedzą, że Jacek Magiera wie o nich naprawdę wszystko. I więc wolą zagrać dobrze, tak? Żeby nie było. Tak, ale mam wrażenie też, że w tym klubie wróciła normalność. O, taka stęka z poprzedniego tygodnia, która bardzo charakteryzuje Jacka Magierę, to Jacek Magiera tutaj wywiadu udziela dla przeglądu sportowego i podpisuje kolejne karty, swoje zdjęcia. Dla fanów? Nie, właśnie nie. Szedł do przedszkola i mówi tak, już jest taka sterta tych autografów, składa i my mówimy, no ale o co chodzi, nie mogłeś dać, no, przecież są kopie, tak, są drukowane te autografy. Mówi, nie, trzeba mieć szacunek nawet do dzieciaków, ja muszę każdy autograf złożyć osobiście, 120 kartek podpisał. I właściwie tak wygląda, i to jest cały Jacek Magiera, człowiek, który ma szacunek do piłkarza, jeżeli on ma szacunek do piłkarza, to piłkarze też mają szacunek do niego. Ale jeszcze jedną chciałam powiedzieć. Nie, to ona się nakręciła, jak zaczęłam mówić o sporcie, to po prostu odlot totalny. Nie, no jeszcze... to czuj się jak u siebie, pewnie. Okej. Okay. Jeszcze chciałam jedną rzecz z przeglądu sportowego pokazać. Ponieważ nie wiem, czy wiesz, wystartował 82. plebiscyt na najlepszego sportowca, na 10 najlepszych sportowców polskich. Ja chciałam ciebie zapytać, kto jest twoim faworytem w tym roku? O Jezusie, pewnie wszyscy będą mówili o Robercie, ale myślę, że Kuba też gdzieś tam powinien się pojawić jakoś wysoko, nie? Tak mi się wydaje, chociaż no Robert, ubiegłoroczny zwycięzca, myślę, że tutaj będzie faworytem i w tym roku, chociaż Anita Włodarczyk może mu bardzo zagrozić. Ja się bardzo cieszę, ponieważ zajmuję się na co dzień piłką nożną, że mamy aż trzech przedstawicieli piłkarskich w tej nominowanej 20, bo jest jeszcze Grzegorz Krychowiak oprócz Kuby Błaszczykowskiego. Krychowiaka to moglibyśmy znaleźć, pewnie gdzieś tu występuje w jakiejś reklamie może w poprzednim tygodniku, czy nie, bo ostatnio go widziałem, wygląda doskonale swoją drogą, on sobie naprawdę świetnie w tych reklamach radzi, ale nie, teraz nie. No jak przygotowywaliśmy taki album w kadrze, to byliśmy w Sewilliu Grzegorza Krychowiaka, wyszliśmy obejrzeć miasto, zrobić mu sesję zdjęciową, to jakaś pani podeszła i mówi, przepraszam, czy to jest model, który prezentuje buty? Więc też jest z różnych rzeczy Grzegorz Krychowiak za granicą kojarzony. Iza, bardzo dziękuję. Iza Koprowiak, przegląd sportowy dzisiaj rano z nami. No i wracamy się. Jakbyś chciała jeszcze kiedyś wpaść do nas i poplotkować o tym, co w sporcie i nie tylko piszczy, to zapraszamy, dobrze? Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Iwona Kutyna i Onet24 już za chwilę, ale dzisiejszy Newsweek i Henryk Sawka na ostatniej stronie. Proszę zobaczyć, jak niewiele podobno się zmieniło między 1966 rokiem a 2016.
No może trochę więcej koloru się pojawiło tutaj na tych zdjęciach, ale generalnie... Aha, i krzyż, przepraszam, doszedł jeszcze. I może jak widzicie i znacie jeszcze, znajdujecie jeszcze jakieś inne różnice między tym zdjęciem, a tym rysunkiem Henia Sawki, to serdecznie zapraszam. Onet rano, taki hashtag i już jesteście u nas na antenie. Iwona Kutyna, Onet 24, dzień dobry. To a propos zakupów cyberponiedziałek dzisiaj, jakby ktoś zapomniał. Dzisiaj jest cyberponiedziałek? A oczywiście, no bo Black Friday. Czym się różni cyberponiedziałek od Black Friday? No nie wiem, że w sieci tylko i wyłącznie. A może tam dużo taniej w sieci niż w realu. Dobrze. No, to skąd brać na to wszystko pieniądze? Prawda? No nie mam pojęcia. Ale to z takich luźniejszych tematów, jeżeli chodzi o Net24, no to co najważniejsze w Europie na pewno w tej chwili, czyli François Fillon już oficjalnym kandydatem republikanów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Wczoraj w drugiej turze pokonał Alain Juppin. No i według najnowszych sondaży wszystko wskazuje na to, że jeżeli zmierzy się w maju przyszłego roku ze swoją przeciwniczką, czyli rywalkę z Frontu Narodowego Marine Le Pen, to on zdecydowanie wygra. Przynajmniej na razie to prowadzenie jest całkiem spore. No François Fillon, jeżeli chodzi o plany, co miałby iść, o co chciałby zmienić, no to chce spowodować, żeby ta gospodarka francuska dużo bardziej przyspieszyła, na pewno zlikwidować 35-godzinny tydzień pracy, chce podwyższyć wiek emerytalny, no ograniczyć imigrantów. Nie wie, że się dzisiaj obniża wiek emerytalny? Ale do 65. No ale podwyższyć to zawsze jednak jest mimo wszystko droga w drugą stronę. Kolejny temat, ja myślę, bliski twojemu sercu, czyli piloci Lufthansa powiadają, że jutro i pojutrze ponownie będą strajkować. Mało. Dwa dni mieli wolnego. W niedzielę nie strajkowali i to chyba wszystko. Ale wiesz co, jest coś takiego, że wsiadasz i wczoraj akurat, bo wracaliśmy właśnie z Tokio w ten sposób i stewardesy, które... W ogóle nikt o tym nie wspominał, nic. Kapitan odezwał się właściwie tylko na koniec. Na początku w ogóle się nie witał, tylko na koniec się przywitał, jak już mieliśmy lądować. Natomiast stewardesy chodziły non-stop z barkiem, z alkoholami i co chwilę proponowały alkohol. Uśpiczujność chciały. Nie tyle uśpiczujność, co może wyprzedzić akcję, więc to tak czasem się zdarza. Jutro na krótko, w środę na krótko i długodystansowych trasach mają być. Lufthansa proponuje podwyżkę, nie taką, jak oni by chcieli, oni chcą dużo więcej, bo nie są zadowoleni, bo uważają, że Lufthansa zarabia takie pieniądze, a dla nich jakieś ochłapy, więc jest się o co bić. Jest to jeden z najmocniejszych związków zawodowych w Niemczech rzeczywiście, no, no i to pokazuje, już jest, co ja nie wiem, który strajk, oni co chwilę po prostu strajkują. Nie wolno latać Lufthansa, absolutnie. Donald Trump oczywiście, jak zwykle dzień bez niego, z dniem straconym, stwierdził, że milion głosów oddane na Hillary Clinton zostało oddane nielegalnie, oczywiście żadnego dowodu na to brak i nie ma, to są tylko jego słowa i oczywiście komentuje bardzo ostrych słowach na Twitterze, także między innymi fakt, że ponowne liczenie głosów w stanie Wisconsin ma się odbyć i wszystko na to wskazuje, że także w Pensylwanii i Michigan tamte różnice były niewielkie. Jeżeli w tych trzech stanach wygrałaby Hillary, wtedy ona prezydentem by została, ale wszyscy raczej wskazują na to, że marne na to będą szanse. No nie zmienia to jednak faktu, że zamieszanie wokół wyborów, które miały miejsce, no, że za chwilę będzie miesiąc temu, cały czas jest. No i na koniec Syria. Niestety 10 tysięcy cywilów uciekło w ciągu ostatniej doby ze wschodniej dzielnicy. Wschodnie dzielnice oblężone są przez siły syryjskiego reżimu, wspierane także przez Rosję. No i ci ludzie uciekają do innych dzielnic, gdzie... Nawet nie powiem, poczucie bezpieczeństwa jakiekolwiek jest, bo go nie ma. No generalnie według opozycji reżimowi Rosji chodzi o to, żeby tej ludności z miasta się pozbyć i to jest i według nich taka gdzieś ta metoda, odcinanie dróg z możliwością dojazdu pomocy humanitarnej, a także bombardowanie miasta ma zmusić cywilów do tego, żeby z Aleppo jak najszybciej uciekali. No, będziemy się przyglądać temu, co w Syrii się dzieje. Onet 24 przez cały dzień. No i coś z zimą się dzieje, bo zima zaatakowała, będziemy się przyglądać. No ale proszę cię, no już najwyższa pora, no ślisko, trzeba wyjść. No teraz to już może nie, bo co miało zlecieć, już zleciało, ale rano rzeczywiście jakieś 10 minut więcej trzeba na samochód poświęcić. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. I do zobaczenia. Polecamy się. Nasz w ogóle wygląda jak nówka sztuka właściwie codziennie z salonu, ale gdybyście mieli auto zaparkowane gdzieś na zewnątrz, to niestety czasu na przygotowanie więcej trzeba. Co będzie widać na tej prognozie pogody? Ona najpierw na dziś. Dzisiaj w ciągu dnia już mróz pojawi się między innymi na Suwalszczyźnie i na Białostocczyźnie po -1, 0 w Olsztynie, tyle w Lublinie, tyle w Rzeszowie, w Krakowie 1, w Zakopanem -4, trochę cieplej z naciskiem na trochę, w Gdańsku, w Szczecinie, w Gorzowie po +3 stopnie. I w Zielonej Górze też przy okazji +3 stopnie, tam na zachodzie i w centrum, myślę o Łodzi, nie, w Łodzi akurat może pojawić się przelotny deszcz czy deszcz ze śniegiem, natomiast Poznań powinien być suchy, Bydgoszcz, Toruń także, Szczecin suchy, Gorzów, Zielona Góra, no i we Wrocławiu też raczej powinno być przez cały dzień sucho. A teraz prognoza pogody na dni 14 w Onet rano, zawsze w poniedziałek zobaczymy, patrzymy sobie, jak to wygląda w prognozach długoterminowych. No i temperatury mogą być mniej więcej takie. Dzisiaj chłodno, ale jutro już gdzieniegdzie do 7 stopni, później znów chłodny czas. Czasem w ciągu dnia nawet -5 stopni może się zdarzyć, ale w okolicach 10 i 11 grudnia na termometrach gdzieniegdzie w ciągu dnia nawet i 10 lub 11 stopni. To jeszcze nie czas, choć nie, no czas na pytanie nas o to, a jakie będą święta już jest, natomiast to jeszcze
jeszcze nie jest czas na odpowiadanie na to pytanie. Onet 100 to jest zawsze ten moment, kiedy w porannym programie skupiamy się na opowiadaniu świata poprzez wideo. W 100 sekund podsumowujemy różne rzeczy. Już dzisiaj widzieliście, jak opowiadamy historię różnych typów kierowców, którzy gdzieś tam na drogach są przez nas także spotykani, ale czasem zajmujemy się zupełnie innymi sprawami. Trybunał Konstytucyjny ostatnio orzekł, że słynna ustawa o bestiach jest zgodna z tą najważniejszą ustawą. Trwa Onet Rano na stronie głównej Onetu, ale także na Facebooku. Jeśli chcecie podejrzeć nas na żywo, to tam właśnie jesteśmy. Jan Ordyński, Przegląd, Agnieszka Burzyńska, Fakt.pl, Roman Osica, Radio Z i Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry. Ale dołączy do nas także, szanowni państwo, sam wicepremier i minister kultury Gliński, który poszedł do publicznej telewizji, jak to ludzie z rządu mają w zwyczaju, i powiedział słowa, które do tej pory niosą się po korytarzach publicznej telewizji, legendarnie podobno długich, cały czas nie mogą dojść do tego, co mu się takiego stało. Dlaczego tak, a nie inaczej, o stacji, która robi wszystko, żeby nikt w rządzie nie czuł się niekomfortowo, powiedział. Czy możemy już posłuchać? Proszę bardzo. Przykro mi, że w telewizji publicznej, po zmianie politycznej, na którą ja harowałem przez wiele lat, tego rodzaju zarzuty mnie spotykają, nie, bo pytanie, nie wiem, jak mam to rozumieć. Panie premierze, to jest tylko pytanie. To jest jakiś koszmar. To było pytanie o to. Koszmar, to było pytanie wariatów. O to. Państwo żeście oszaleli z tymi programami dotyczącymi organizacji pozarządowych, z tymi grafami łączącymi jakieś organizacje, pokazywanie zdjęć przestępców, dlatego że ten przestępca, no bo tak to wygląda, jak listy osób, których się poszukuje. Tak mu się wyrwało, więc jeżeli mamy obok siebie specjalistę do spraw wizerunku, to jest coś, co pomaga na dłuższą metę, czy wadzi? Ale komu? Rządzącej partii. Rządzącej partii. On stamtąd jest, jakby nie było, choć nie słychać. Znaczy, ja myślę, że na pewno nie pomoże to premierowi Glińskiemu i to jest... Myślę, że te nerwy mu nie wytrzymały. I nie tutaj, pierwszy raz wreszcie. Nie pierwszy raz, ale to, no, on ma jakiś kłopot z telewizją, bo już... Czyli ten tablet jest bezpieczniejszy, bo tam nie widać emocji. Tam nie ma nerwów. Poza tym on był w rękach prezesa. Bezpiecznych rękach był, tak. Poza rękami prezesa jest kłopot. Słyszałem taką opinię dzisiaj rano już, że można wyjść z Unii Wolności, ale Unia Wolności nie wyjdzie z kogoś. I premier Gliński w takiej sytuacji jest. I myślę, że ten atak będzie dokładnie tak kierowany. Chyba, że zostanie naprostowane to, bo to też wygląda marketingowo, to jest fatalnie. Nie, SMS-y już poszły. Gliński mówi po swojemu, a my mówimy po swojemu. Tak, ale nikogo nie przepraszamy. To na dłuższą metę się nie da, bo za każdym razem, który jakikolwiek funkcjonariusz partii rządzącej powie coś innego niż jest obowiązująca linia, to mówi, to jest tylko jego prywatne zdanie. No to w końcu wszyscy będą mieli prywatne zdanie, łącznie z panem prezesem. No to pytanie, jaka jest linia? Czyli marketing
marketingowo, jeżeli chodzi o politykę i wizerunkowo, to jest fatalnie. Dziwi mnie też ten zachwyt nad premierem Glińskim, ponieważ tutaj jest bardzo prosta sytuacja. Jego żona pracuje w określonych organizacjach i musiał po prostu przejść rozmowę domową, a rozmowy domowe są najbardziej skuteczne. I widać pewien efekt, także tutaj mnie to w ogóle nie dziwi. Znaczy, no też już nie mówmy tak, no bo też premier Gliński jednak sam działał w NGO-sach, tak? I zna się na tym też. I wie, jak to wygląda. No, i wie, jak wyglądają takie organizacje, no, więc to też nie możemy mówić, działa. że to żona zmyła mu głowę i powiedziała niedobrze, Piotrze, masz tam powiedzieć teraz, że... Tak było. Oczywiste jest to, że można być monolitem i można być naprawdę trzymać się za ręce do momentu, kiedy ktoś nie zaatakuje naszej rodziny i moim zdaniem właśnie to nastąpiło. Jego wypowiedzi, mówię tutaj o wicepremierze, nie miałyby miejsca, gdyby tabloidy nie napisały o tym, że jego żona właśnie też w takiej fundacji działa i ta fundacja też z jakichś dziwnych źródeł dostała pieniądze. Znaczy nie z dziwnych, tylko właśnie z rządowych. No z rządowych. Znaczy obiektywnie on miał rację, oceniając to, co zrobiła telewizja publiczna z organizacjami pozarządowymi, bo oczywiście był to atak zupełnie absurdalny, taki powiedziałbym spiskowy. Zresztą pokazuje po raz kolejny, że PiS wykrywa układy najlepiej w swoich szeregach. Po raz kolejny został wykryty właśnie układ w środku PiS-u, ale puściły mu po raz kolejny nerwy. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w TVP Info, kiedy na przełomie roku to słynne starcie z Karoliną Lewicką, bardzo brutalne, premiera Glińskiego. Mniej więcej... No ale wtedy Karolina go atakowała, a wczoraj nie była atakowana. Atakowała to duże słowo. Tak, w każdym razie usiłowałem mu zadać pytanie, na które on nie chciał odpowiedzieć, albo go te pytania denerwowały. To się potem z awanturą ciężką skończyło i zawieszeniem Karoliny i tak dalej, i tymi represjami, które... I potem w końcu już odejściem całego naszego zespołu z tej telewizji. Ale no, po prostu premier Gliński powinien czasami panować nad sobą, nawet wtedy, kiedy ma rację, to powinien to artykułować w inny sposób. Ale może to jest trochę tak, że taka sytuacja akurat pokazała to, co tak naprawdę myśli. No bo ja rozumiem, że jak się idzie z jakąś misją do telewizji, to czasem umawiamy się w partii, że nasz przekaz jest taki. Więc idziemy i robimy wszystko, choćby nie wiem, jak nas to gniotło, że mówimy wprost. A tutaj się okazało, że na tym wkurzeniu, być może na zmyciu głowy przez żonę, wyszła cała prawda. No, czy ja się zgadzam, że on osobisty miał też problem z tym... rodzinny. No, jego żona pracuje w jednej z tych bardzo ważnych fundacji zresztą, która została zaatakowana. Znalazła się też w tej sieci powiązanej i tak dalej. Tutaj, że strasznie szara sieć, niebezpieczne, wszystko, układ i tak dalej. W związku z tym zareagował, jak zareagował. No i tyle. No ale jak słusznie pan doktor Oczkoś mówi, że natomiast nie bulwersowały go za sytuację na przykład z Trybunałem Konstytucyjnym i kilka innych podobnych bardzo brzydkich zachowań telewizji publicznej. Ja też warto zauważyć, że on 1000 razy zaznaczał podczas tego wywiadu, że nasza partia, my, PiS i tak dalej. Moja walka. Wieloletnia. Wieloletnia i tak dalej. Tak się mocno identyfikował z obozem, żeby też nie odwrócić od siebie takie odium, że on tutaj się jakoś wyrywa na niepodległość. Tak? Czyli wyrywał się na niepodległość wobec telewizji publicznej. No tak, ale właśnie zaznaczał, że to jest jego... Że to jest jego Kurski, tak dalej. W szpagacie, naprawdę. To jak się z jednej strony... jest przeciwko czemuś, a później się w trzecim zdaniu mówi, ale ja jestem bardzo wierny, bo walczyłem i wyprułem żyły, żeby coś tam jeszcze, ale jesteście beznadziejni. No, ale to, co mówi Aga, albo Kiliński, albo Kurski, no to rozumiem, że dzisiaj to trochę tak będzie wyglądało, prawda? No trochę tak. No jeden z polityków PiS-u, to wicepremier, oskarżył prezesa telewizji publicznej o absolutną manipulację, propagandę i tam padły w ogóle bardzo mocne słowa. Ale co z tego wyjdzie, Aga? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem. Dzisiaj jechałem tutaj do stacji i słuchałem w jednej z rozgłośni komercyjnych wywiadu z wybitnym polskim politykiem, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Ryszardem Czarneckim. O, i co mówi? Mężem stanu. Wielkim. Ale on zawsze mówi więcej niż wie. Wyraźnie się odcina. Ale zna Glińskiego w ogóle, czy już nie? Znaczy, jeszcze zna, natomiast twierdził, że Gliński przekroczył, że tak powiem, granicę swojej kompetencji. Telewizja publiczna mu nie podlega, w związku z tym nie powinien tego robić, nie powinien się odcinać, nie powinien krytykować telewizji publicznej, bo to nie jego branża.
Ale to jest jakaś taka ryska na czymś? No nie, czy to po prostu jest taki wypadek przy pracy, bo zaatakowali rodzinę Glińskiego, więc on reaguje tak, jak reaguje? Wiesz, czy nagle się zbiera posłom PiSu na szczerość? To jest facet, który się po prostu wkurzył, to jest moje zdanie. Mhm. Tak? Było widać zresztą na... Zresztą było widać, że on bardzo emocjonalnie to wszystko opowiada, atakuje. Nie sądzę, żeby tej któryś z nich stracił stanowisko, no bo to jeszcze pewnie nie jest nie, aż myślę tak... Myślę o czymś takim, że wiesz, że ta sytuacja być może pokazuje to, że masz ochotę powiedzieć, słuchajcie, przez ten czas od wyborów tak cisnęli, musieliśmy mówić to, co mówimy, a ja chciałbym wreszcie powiedzieć, jak myślę naprawdę i że to jest właśnie ten moment. Wiesz co, to jakby wszyscy zaczęli mówić, co myślą naprawdę z polityków PiSu, no to byłoby... Stąd pytam, czy to jest właśnie jakieś światełko w tunelu, taki Gliński. Jest ortodoksyjnym PiSowcem, no to nie jest jakiś dysydent, który się teraz wyrywa nagle na niepodległość, mu to nie odpowiada. No, Jarosław Gowin bije mu rewizjonistą brawo. Jest. Natomiast no, na przykład jego postępowanie jako ministra kultury wobec środowisk twórczych świadczy o tym, że on akurat wątpliwości żadnych w stosunku do polityki partii nie ma. A tu, jak właśnie koledzy mówią i koleżanka, sytuacja była bardzo, moim zdaniem właśnie wyniknęła z jego osobistych uwarunkowań. Ale widzicie, że to wygląda trochę tak, jakby rewolucja pożerała własne dzieci, bo to jest dwóch rewolucja neofitów. Rewolucja zawsze pożera własne. Prawda? Ale to zawsze. Zależy w takim momencie, na śniadanie, na obiad, na kolację. Jest tak, że śniadanie... Gowin jest neofitą i Gliński też jest neofitą. To nie są twarde jądro PiSu. Oni muszą pokazać więcej niż zakon PC. Oni nie stali w okopach, oni prawda? Nie walczyli z... I to, ja myślę, że to się może skończyć w jakiejś perspektywie. Jeszcze dwa takie wyłamania i myślę, że może być dobra zmiana. Znaczy, ja nie wiem, moim zdaniem premier Gliński to tak jak mówimy, miał zupełnie jakąś osobistą historię i wcale nie zamierzał się tutaj jakoś afiszować ze swoją innością i pokazywać, co o tym sądzi, tylko po prostu nerwy mu puściły. Natomiast czym innym zupełnie jest Jarosław Gowin, który ma w tym swój jakiś plan, no, tak. Mówmy się, i robi to ale to właśnie przy okazji zobaczyliśmy, że jest jakiś plan, że coś się dzieje tam pod dywanem i tak dalej. To już od dłuższego czasu widać, że Jarosław Gowin ma jakiś plan, tak? Bo jego przekaz jest kompletnie inny od przekazu rządowego. Tak? Jak długo tak tam... można? Ojej, no to jest, Jarosław Gowin. No Jarosław Gowin zawsze krytykuje swój obóz polityczny. No ale pytanie, czy coś za tym pójdzie, tak czy nie, tak? Czy tak jest szansa na to, żeby oni wyszli z tej koalicji i w ten sposób... Nie, absolutnie. No, premierem jest ministrem, nie. Samochód rządowy, tu oficer, panie premierze, strzela, tak, może. Wieloletnie oczekiwanie na tego typu. Potem w Krakowie do końca życia będą do Gowina mówili panie premierze, to jest bardzo istotne. No ale to już i tak będą mówili. Tylko właśnie pan wspomniał o Krakowie, a gdzieś cały czas dudni mi jeszcze sposób, w jaki powitany został prezydent Andrzej Duda na spotkaniu Naczelnej Rady Adwokackiej. Bo to są takie momenty, spotkania, kiedy w tak prosty sposób można powiedzieć tak dużo, nie? Oczywiście, natomiast tutaj to dotyczy w ogóle tego całego zachowania, bo cały tydzień był grzany temat Dody i tortu. A mnie się to w ogóle kompletnie nie... chciałem do tego wracać, ale to jest dobry moment. Ale to się nie rozjeżdża wcale z tym, jak zachował się prezydent i otoczenie. Chrystusa Króla ale to, wcześniej. To jest kwestia zachowania. Mówimy o wizerunku. Ja się bardzo przypatruję temu. No, głowa państwa, jakbyśmy na to nie popatrzyli, no ma jakieś kompetencje, jakichś nie ma. Natomiast to jest funkcja bardzo wizerunkowa. I my patrzymy wszyscy na to, co się będzie działo i tak dalej. I tam są trzy poziomy kompletnego niezrozumienia wizerunku. Taki pierwszy, no to czy odebrać tort, czy nie odebrać i tak dalej. Drugi, jak dają, to trzeba brać. Tak, no. Drugi to jest organizacja w ogóle spotkań prezydenta Dudy. Ale trzeci, najgorszy poziom wizerunkowy, to jest jego otoczenie, które mu jeszcze dokłada w tym wizerunku. Bo dyrektor Magierowski, który mówi, no to trzeba się ciepło ubierać, bo idzie zimno i pani Doda coś tam powinna. Pani Mazurek, która mówi, no dobrze, że nie wstał, to przejdzie do historii, że siedział. No to, to jest tragedia, tak, słuchajcie. No, znaczy, no, ja to patrzę na to, jak na jakieś przerażające. No nie niefortunne, ale też z drugiej to strony dramat. To a tego tortu już słynnego, no to organizator, tak? To przewidział. Dobrze, ale nie kancelaria. Z tortem to było, tak, że... Jak się rzuciła na niego na szyję albo rzuciła mu tym tortem w twarz, to co? Nie, no to ale może ona miała podać tort, wszystko miało się odbyć normalnie, prawda, ciekawie i wizerunkowo dobrze, tylko nie przewidziano jednego, że pani Doda nie założy majtek, no i tyle. Ale kto nie przewidział? Ja uważam, że to było celowe. Absolutnie. Ale celowe wykonanie pewne, ale to w kancelarii prezydenta? Nie w kancelarii prezydenta. U Dody w garderobie. To nie jest tak, że prezydent nagle wpadł w taką sytuację. No przecież jego nocne korespondencje z Ruchadłem Leśnym jakby wskazują, że tego typu zachowania nie są mu wcale obce. On jak w tego ale co on miałby jest zrobić? Jest szczęście jego wizerunku. To, nie, on moim zdaniem się dobrze czuł, widząc Dodę w tej sytuacji, przyjmując tort i tak dalej. Nie, ale ja myślę, że
wiesz, Aga, nie, nie, tylko myślę, że wiadomo, że jak już ktoś idzie, to trudno to przyjmować, ale czy rzeczywiście może być tak, że on może być fajtłapą w niektórych sytuacjach, ale może powinni być mądrzejsi wokół niego, żeby powiedzieć panu naczelnemu Superekspresu, stary, wiesz co, to jest taka dziewczyna, ja wiem, że ona śpiewała czasem Tuskowi coś w telewizji, ale spróbujmy zrobić tak, żeby nie było takiego obciachu, nie, po prostu, nie wiem. Tyle, aż tyle. Króla czyni dwór, słuchajcie, naprawdę. Reagan, jak zaczyna być prezydentem, to kompletnie nieporadnie to sobie w ogóle wszyscy mówi, jak może aktor być prezydentem. Komedia na ten temat robiono. Okazało się, że jak się otoczył z odpowiednimi ludźmi, to nagle się okazuje, że ten dwór wybija tego króla. Ja wiem, że to jest problem, kto jest królem. Mhm. Natomiast to wszystko zależy od otoczenia. Naprawdę, prezydent nie musi być alfą i omegą. Ja myślę, że on trochę żył w takim kokonie podczas kampanii wyborczej, że spotykał się tylko z ludźmi, którzy go popierali, było fajnie, sympatycznie, do przodu, a teraz jest rzeczywistość. I to jeszcze, bo zobaczcie, to jest rok. A dopiero to zacznie funkcjonować. Ludzie zaczną wymagać różnych rzeczy, obietnic i innych takich sytuacji i będzie miał coraz więcej sytuacji niekomfortowych. I wtedy to otoczenie musi to dobrze organizować. Tylko myślę też o takiej konsekwencji tego, że no, wiadomo, że dzisiaj wszędzie są kamery, wiadomo, że dzisiaj wszędzie są mikrofony, że jeżeli widać taką symboliczną, takie symboliczne powitanie Dudy i takie symboliczne powitanie szefa Trybunału Konstytucyjnego, póki nim jest, że nikt, no, że wszystko jest później takie wykoślawiane, że nikt tego nie bierze sobie do serca innego. I myśli sobie... W środowisku nie. Musiało tak być. No, na tym zjeździe tak musiało być. A on musiał być na tym zjeździe? Chciał być nawet na tym zjeździe. Myślę, znaczy bywali, prezydenci byli. Ja akurat kilka razy byłem na zjeździe Adwokatury Polskiej i przy... No i w akurat wtedy nie było takiej sytuacji, kiedy na przykład czy prezydent Kwaśniewski był, bo to akurat tak było. I jakiś oczywiście byli ministrowie sprawiedliwości i tak dalej, była akurat sytuacja normalna. No ale tutaj, kiedy on idzie do środowiska, ewidentnie to jest zranionego i zdającego sobie sprawę z tego, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym. Tak, i co oni są, i na, że tak powiem, oni są na kolejnym etapie dobrej zmiany. Mają być też objęci, bo jakiś również pod adresem adwokatury są szykowane, były, nie wiem, czy są szykowane, no, są zmiany szykowane, legislacyjne, no. Bo zresztą Duda powiedział, że jakby was zaatakują, to ja was obronię, jak nie będziecie podskakiwali. No ale tutaj i sądy, i trybunał, i sądy, i prokuratura. No to co, czego się spodziewał w środowisku, które ma bronić praworządności, jeszcze szczególnie wyczulonemu na obronę praworządności? Mhm. No to wygląda to na krzyk rozpaczy trochę, żeby nie zerwać wszystkich nici z własnym środowiskiem, no bo to jest tak, że prezydentem się bywa, a później się jest byłym prezydentem w jakiejś perspektywie i jakieś kontakty muszą być. To... Ja myślę, że to jest taka odległa perspektywa, że on w ogóle kompletnie się nad tym nie zastanawia teraz. Teraz robimy to, co mamy robić. Zresztą był to, trochę skremowany też dotychczasowy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej odchodzący Andrzej Zwara, który usiłował tę sytuację, tak, jakoś łagodził, tak. A jednak wyszło determinacja widowni była zupełnie zdecydowana. No ale to było naturalne, tak? No tak. I to było przewidywalne, naturalne, że tak będą reagować. No. Tak, tylko że on nie ma też takiej umiejętności zareagowania na to jakkolwiek, nie? Żeby, no nie wiem, obrócić to w żart, złośliwie jakkolwiek zareagować, żeby wygrać tą sytuację, na ile oczywiście można dla siebie. No. Można, tylko to trzeba ćwiczyć. To nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze. To jest mit, że ktoś się rodzi fantastycznym mówcą, niesamowitym takim właśnie wistowcem, tak, żeby potrafi... Ludzie, którzy mają wrodzoną inteligencję. Ale muszą się tego ale nauczyć. Ale nawet Donald Tusk, pamiętacie, jak go zaatakował człowiek od papryki? Też nie wiedział, co zrobić. Tak, ale, a jest mistrzem świata. Słuchajcie, no ale to on też nie został mistrzem świata. Zobaczcie, jak wyglądał Donald Tusk, jak był wicemarszałkiem Sejmu i jaką był sierotą wizerunkową, jaką drogę przeszedł. To też pokazuje, że można. Natomiast tutaj, jeżeli miałbym cokolwiek zalecać, jeżeli mogę w ogóle panu prezydentowi otoczeniu, to trzeba przejść takie szkolenie naprawdę, że to nie jest kokon, że wszyscy są przyjaźni i sympatyczni. Nie mówię, że wszędzie są wrogowie, ale żeby trochę takiego było, tego flow, nie, że reagujemy tylko jak coś się wydarzy, tylko żeby to było naturalne. Uprzedzamy, jeżeli się da. Ale zgodzi się pan, że na przykład Tusk i Kwaśniewski mają obiektywnie talent polityczny, prawda? Czy to jest sceniczny, to jest, może tak. Sceniczny, znaczy, zgoda, ale 30 lat temu ktoś by to powiedział. Tusk ma polityczny, Kwaśniewski nie ma politycznego. Czy ktoś by powiedział Tusku, że ma talent do wystąpień się lat temu? Nie sądzę. Naprawdę. Ja pokazuję studentom Tuska sprzed 10 lat. No. Mówili, no nie, no Płażyński niezły. Się nim zajął, kto tak, do szkoli, ale też musiał, że tak powiem, iskrę bożą mieć. Iskrę Boża też. A co ty tam masz, Jarku? Wiesz co, ja przeglądam sobie cały czas, ponieważ
Beata Szydło nadaje w publicznej telewizji teraz, więc nie wiem, czy czasem ona nie skrytykuje publicznej telewizji teraz. Ale na razie Beata Szydło powiedziała tak. Albo Glińskiego. Na razie o nim szach. To pytanie akurat nie padnie. Polska jest dzisiaj państwem, które nadaje ton w polityce europejskiej. Zależy nam na tym, żeby Wielka Brytania, żeby z nią utrzymywać dobre relacje. Zachęcamy Polaków, żeby wracali do Polski, bo w Polsce jest dobry klimat dla rodzin, rozwoju przedsiębiorczości. I dla Polski Wielka Brytania to jest bardzo ważny partner. Otwieramy nowy rozdział we współpracy z Wielką Brytanią, tą, która wychodzi z Unii właśnie, nie? Ale Polska nadaje ton w polityce europejskiej teraz? Węgier nie ma. Nie ma w ogóle słowa o Węgrzech. Natomiast, no nie ma. Ale to może za chwilę będzie. No bo nie jedzie na Węgry przecież. No jedzie do Wielkiej Brytanii dzisiaj tam. No tak. Wielkiej Brytanii. Jakby jechała na Węgry, by mówiła o Węgrzech. Nie, no przestańcie. No ale czyli to też są jakieś... Czyli sprzedawanie kitu. No ale jest, no tak się. Jest. No, słuchajcie, no Polska nadaje tą policję europejskiej. O Jezu, no ale to Platforma też tak mówiła. No to zawsze są te komunikaty takie... No, nie wiem, no, tylko tak że dzisiaj jest, ta Wielka Brytania to jest taki chyba ostatni partner europejski, no bo jakby mało w Europie. Bardzo dużo Polaków, także to też jest jakiś... No ale oni zaraz wrócą, więc wiesz, jak posłuchają wezwania. Będą się bronili jednak przed powrotem, myślę. Szczególnie w obecnej sytuacji. Natomiast jak ona mówi, że tu jest bardzo dużo rzeczy takich... Przepraszam, doczytam do końca. A moi znajomi ostatnio wrócili z Wielkiej Brytanii i ale na stałe? Wytrwali, nie, pół roku wytrwali w Polsce, wyjechali do Norwegii. A co ich stąd wygnało nie byli znowu? Nie byli w stanie... Co ich wygnało znowu? No co ich wygnało? No, jak co się dobra zmiana dokonała? Co ich wygnało? No wygnało ich to, co zawsze, zarobki, tak? Nie poczekali. Jakoś nieproporcjonalne do tych, no nie. Które były wcześniej. A 500 zł nie dostali? Dostali 500. Dostali. Kwotę wolną dostaną w 2018 roku. I po prostu szczyt patriotyzmu. No. Dostali, wyjechali. Nie, to po nich trzeba teraz pojechać. No ale nie, no już nie dostają, no bo wyjechali, więc... No ale co, wzięli to swoje. Ale niewdzięcznicy. Tak. Myślę sobie o tym, że zerkamy na tą Wielką Brytanię naprawdę tylko z takim... Bo od Waszczykowskiego, który został ministrem dyplomacji. Pierwsze jego słowa to było, my teraz tam to, co było, to nieważne. Wielka Brytania to jest nasz przyjaciel. No a później się stało to, co się stało w referendum. Dzisiaj już wiemy, co się stało w referendum. Tylko z uwagi na to, że tam są Polacy. Cały czas trzymamy się ludzi, którzy mają Europę gdzieś, czy nie? Jak to jest? No myślę, że tak. Znaczy, partia rządząca też musi pamiętać o tych wyborcach, tak? W przyszłości. Więc musi też... Tutaj się na to składa wiele czynników. Raz, że właśnie są Polacy. Dwa, że żeby utrzymywać ten przekaz, że jesteśmy liderami polityki zagranicznej, co wiadomo, przecież oni sami o tym wiedzą, że tak nie jest. No, tylko po prostu muszą o tym ludziom cały czas się mówić, zawężą, komunikować. No z kim, prawda? Niemcy nie. Nie ma z kim. Francja nie. Włochy też nie. Wszystkim jesteśmy poobrażani. Tak? Poza tym, no, żeby przypomnieć genezę tej sytuacji, to jednak nasze relacje z Wielką Brytanią i to, jak one były projektowane i co z tego wyszło, świadczą o tym, o kompletnym braku rozeznania i przewidywania. Przecież kładziono akcent, zaraz jak się dobra zmiana zaczęła i Waszczykowski został ministrem spraw zagranicznych, właśnie to miało być nasz najważniejszy punkt odniesienia w Europie, Wielka Brytania. No prawie mieliśmy taki sojusz zawrzeć z podobnym skutkiem. Mam nadzieję, że wojna nie wybuchnie tylko tak jak II wojna światowa, ale przecież też II Rzeczpospolita opierała się na sojuszu z Wielką Brytanią i też z tego nic nie wyszło. No, mam nadzieję, że wojna nie wybuchnie, a tutaj też przecież Waszczykowski mówi, że jest dla nas, i nie tylko on zresztą, że to jest najważniejszy partner i nagle i potem Brexit poszedł i koniec. To i wszystko tak samo było w II Rzeczpospolitej, bo to było głównie wizerunkowo. No tak. Te plakaty nie oddamy też guzika. Też nie upoważniało specjalnie do tego, żeby tak to tu jest taka sama sytuacja. Zagraniczną. Nawet to wizerunkowo jest też schrzanione, bo to zawsze można lepiej zrobić. Natomiast ja jestem przerażony, powiem szczerze, tym sposobem komunikowania się. Bo wszystko jest do wewnątrz. I to wszystko nawet nie tylko do wewnątrz, ale tylko dla własnej grupy politycznej. Tak? Nie ma prawda, że komunikacja jest do wewnątrz, absolutnie zostanie nie Martin zewnątrz, Schulz. Tylko no i też niewykształcony człowiek, w ogóle właśnie analfabeta, tak. Zostaje ministrem spraw zagranicznych Niemiec. No to też pogratulować, że tak powiem, nosa politycznego. Nie, Schulz się nasłuchał, to prawda, od Waszczykowskiego swego. No więc, kurczę, gdzie nie patrzeć, kłody pod nogami, no, Aga, ratuj. Ale co ja mam zrobić no nie, teraz? No nie wiem, no co z tego wyjdzie? Ale zobacz, do tej pory to obcy rzucali te kłody pod nogi, a teraz nawet swój własny minister kultury rzuca te kłody. Znaczy, to jest dramat. Ten temat, no to tak, dokładnie, to jakoś się wyprostuje pewnie. Ten temat a propos komunikacji do wewnątrz, to jest tak, bo rzeczywiście ten rząd komunikuje się wyłącznie ze swoimi twardymi, najtwardszymi wyborcami. No oprócz, wicepremiera Glińskiego wczoraj, no ale dobra. Komunikuje się czasami ale, z innym, tak. Tak, ale gorszą rzeczą jest po prostu ten brak jakiejkolwiek spójnej komunikacji, jeśli chodzi o sprawy ważne, czyli o podatki, tak, chociażby. No tak, no. Że mówisz o tej, o tym jednym podatku. Nie, mówię o tym, że po prostu co chwila wychodzi jakiś minister i po prostu co innego opowiada, że jest szykowany. No bo taki, wiesz, no bo potem
No bo to jest problem. Kto wygra, tak? Czy wygra minister Kowalczyk w tej chwili, czy wygra wicepremier Morawiecki? Jest absolutny spór. Ale czy te buldogi nie mogą się pod dywanem a trochę? A jaki sektor polityki bardziej? Pani premier bardzo chciała, żeby oni to raczej pod dywanem. Oj, to pytanie jest naprawdę szczęśliwe. Będziemy tak gadać na dwa, to nam nie wyjdzie. Chcieli, żeby byli pod dywanem, ale nie wyszło. Pani premier tak, postawiła warunki jednemu i drugiemu. Mhm. Powiedziała, że nie życzy sobie, żeby mówili o tym. I co się stało następnego dnia po tym, jak ona to powiedziała? Mhm. Jeden wyszedł i drugi wyszedł. I jeden i mówił swoje i drugi mówił swoje. I do tego wszystkiego dochodzi pan zawsze mylę jego nazwisko, przepraszam, Szefernaker, który jest bosem od komunikacji w rządzie, nie? Gość, który jeszcze do niedawna rządził komunikacją w młodzieżówce i jakby to, że ogarnia Facebooka pani premier, to jest fajne, natomiast to za mało chyba. To znaczy, no to zorganizował konferencję i wyszła pani premier i powiedziała, że do końca grudnia nie ma mowy o żadnym stanowisku w sprawie tego jednolitego podatku, tak? Dokładnie. Będziemy o tym rozmawiać pod koniec grudnia albo na początku roku. No zorganizował. A wiecie, po czym poznać, czy komunikacja jest w miarę, poza tym rzeczywiście po owocach, kto to komunikuje, bo i rzecznik rządu, i pani rzecznik klubu, to jest porażka na całej linii. To jest coś niebywałego, że można tak dobrać. Myślę, że jakby poszukać... Dobrać to można źle, ale że tego nikt się nie zmienia, jeżeli już słyszy, co się dzieje. Tak, to też, ale chyba już gorszych nie można znaleźć. Wydaje mi się, że przy całym szacunku, co zdanie, to jest nietrafione. Co zdanie, to ale jest pogłębione. Ale z drugiej strony, ono jest nietrafione dla tych, którzy nie są tym twardym elektoratem. A ten twardy elektorat myśli sobie, Beata, super powiedziałaś. A ten pan bardzo ładnie wygląda, fajnie powiedział. I 38%. No, słuchajcie, ale to, jeżeli mówimy o sondażach, to pamiętajcie, że wszyscy w Europie i na świecie kłamią w sondażach. A tam kłamił. 8% dzisiaj się Czarzasty cieszył, że już SLD ma. No kłamią, naprawdę, nie zabierajcie Trump tego. Miał przegrać, a wygrał. Zawsze kłamił na korzyść PiSu. Dokładnie. To nie zapomina. Ja bym się na miejscu PiSu wcale tak nie cieszył, bo być może mają w okolicach 18. Naprawdę. Nie. No, że nie, oni mają te 38, ale też nie mają górki za wygrane wybory. To znaczy oni skonsumowali tą zwyżkę, którą powinni mieć. Tak? To znaczy to, co miała Platforma po pierwszym roku rządzenia. Nic nie robiąc. Oni tak... Sondaże szybowały wtedy, a Prawo i Sprawiedliwość skonsumowało sobie to akurat. Oni mają, tak? Oni mają bardzo twardy elektorat. Tak samo jak Platforma ma bardzo twardy elektorat. To znaczy te kilkanaście procent zawsze będzie szukać, no może nie Platformy, ale no kogoś na ten, z tym wizerunkiem. No Petru, czy to będzie Platforma. To są porównywalne elektoraty tak naprawdę, moim zdaniem. Panie Janie. No nie, ja chciałbym wrócić do tego, co nie udało mi się wcześniej powiedzieć. Pozostałem skarcony, ale słusznie, bo się wyrywałem niepotrzebnie. Chciałem powiedzieć, że ja nie widzę natomiast żadnej dziedziny polskiej polityki, w której by panował jakaś spójny pomysł. Może to jest pomysł. A wieczny chaos, prawda? Jest mistrz, który potrafi chaosem zarządzać. No i gospodarka, podatki, nie chaos. Nie chaos, tylko pluralizm. Polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna, w tej chwili komunikowanie się z społeczeństwem, polityka kulturalna. W żadnej z tej dziedziny nie wyróżniłbym, nie powiedział, dobra, tu panuje porządek, ktoś ma jakiś spójny pomysł i go realizuje. No dopiero 12 miesięcy, dajmy im szansę. Aż 12 miesięcy. Jan Ordyński, Przegląd, Agnieszka Burzyńska, Fakt.pl, Roman Osica, Radio Z i Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw. No, a widziałaś pogodę dzisiaj? Co, mamy być optymistyczni przy takiej pogodzie? No? Ile wracałaś na wolę ostatnio? Górczewską. Ile ja wracałam? 2:40. No to jak można być optymistycznym? No? Tak. Ściskamy także tych, którzy później widzą Agę najpierw tu w Studio Netu, a później widzą ją na przykład na ulicy i mówią, pani, tej telewizji to pani jakaś taka wyższa, a tutaj nie, proszę... Nie, grubsza przede wszystkim. Duża, już nie chciałem tego mówić, no. Baba. Tak mówią. A jak tak, pani tankuje to auto, to od razu inny człowiek, taki nie? Taki inny, taki malutki, taki 1,65 m, a nie 1,80 m. Cała prawda. 4? Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No z 10. Wracamy jutro o 7:55. Do zobaczenia.